Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tatuażach, a w szczególności o tatuażach kobiet, ale również i mężczyzn. Dlatego musimy cofnąć się w czasie. Bardzo daleko, bo aż do starożytnego Egiptu. Jeżeli chodzi o mężczyzn w starożytnym Egipcie, to właściwie znamy tylko dwie klasy, które używały tych instrumentów do podkreślania swoich dokonań. Byli to wojownicy, którzy tatuowali sobie odniesione zwycięstwa podbitych wrogów, oraz rzemieślnicy, którzy z dumą prezentowali swój zawód, tatuowali sobie najczęściej narzędzia, których używali w swojej pracy. Kobiety natomiast zdecydowanie częściej używały tatuaży i były to tatuaże, które miały symbolizować bóstwa, np. Hator albo Teweret. Były to najczęściej tatuaże symbolizujące przeróżny inwentarz domowy, zwierzęta, ale również podkreślanie i symbolikę płodności i macierzyństwa. Tak więc wstępnie wiemy już mniej więcej, jaka była funkcja tatuaży. Mężczyzna tatuował sobie to, kim jest, czym się zajmuje, jaką pracę wykonuje i co odniósł w życiu. Kobiety używały tatuaży, żeby przyciągnąć pewnego rodzaju błogosławieństwa i ochronę dla swojego potomstwa. Tatuowanie w starożytnym Egipcie miało różne konotacje społeczne. Ta praktyka była używana wśród różnych klas, ale bardzo ważne ma znaczenie miejsce używania tatuaży, bo pewne tatuaże były wykonywane w miejscach widocznych tylko podczas wykonywania pewnych rytuałów, tudzież zadań domowych. Jeżeli chodzi o grupy mężczyzn, na przykład na rękach najczęściej było widoczne to, czym się zajmują ich narzędzia, jeżeli chodzi o rzemieślników. W przypadku kobiet tatuaże mieściły się na wewnętrznych częściach ud, miejscach intymnych, na dole brzucha oraz przy piersiach. I te tatuaże miały swoje specyficzne zadanie, ponieważ nosiły je najczęściej tzw. kapłanki. Kim są kapłanki? Kapłankami były kobiety, które miały specyficzne zadania w świątyniach. Było wśród nich śpiewanie, tańczenie oraz przeróżnego rodzaju performance. Jedną z najbardziej znanych kapłanek jest amunet, której mumię odkryto w latach 20. XIX wieku i znaleziono na niej również tatuaże na wzgórku łonowym, na piersiach, na klatce piersiowej. Zdarzało się również, że wraz z faraonami chowane były jego nałożnice, w innych pomieszczeniach oczywiście, ale również na ich ciałach znajdowano ślady tatuaży. Wracając jeszcze do samych tatuaży w starożytnym Egipcie, to są również dowody, że już Egipcjanie również usuwali je. Najczęściej działo się to w momencie, kiedy dana osoba traciła status społeczny, spadała z hierarchii i symbol, który został wytatuowany na jej ciele, musiał zostać usunięty, ponieważ ta osoba nie była godna noszenia go. Tatuaże w kulturach wschodnich również były używane do przeróżnych funkcji magicznych czy religijnych, ale również statusowych, aby pokazać status danej osoby, kim jest i jaką profesję sprawuje, na przykład gejsze, które właśnie w ten sposób używały ich, ale również, żeby podkreślić swoją atrakcyjność seksualną. Tatuaże w Japonii używano również w systemach penitencjarnych do 1870 roku, bo wtedy zostało zniesione tatuowanie przestępców. I spowodowało to stworzenie nowej klasy społecznej w ludzi wykluczonych poza margines społeczny i należeli do nich również roninowie, czyli samuraje bez pana. Możemy tutaj jeszcze wspomnieć o tatuażach tradycyjnej kultury samoańskiej, funkcjonowaniu tatuaży maoryskich w postaci moko, możemy jeszcze wspomnieć na przykład o tatuażach jakuza, tatuażach więziennych, tatuażach marynarzy, etc., etc. Wszystkie te tatuaże miały jakąś specyficzną funkcję i zastosowanie, miały coś symbolizować, miały coś oznaczać. Ale dzisiaj przejdziemy sobie do czasów aktualnych, teraźniejszych. Czym jest tatuaż dla człowieka dzisiaj? Na łamach przeglądu kosmetologii estetycznej z 2017 pojawiło się badanie ankietowane. Były różne pytania dla osób. Osób było 220, z czego zdecydowaną większość, bo aż 84% stanowiły kobiety, było ich 185. W kwestionariuszu pojawiło się bardzo wiele pytań, ale ja chciałbym przytoczyć jedno, które jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że 29% ankietowanych przywiązuje wagę do znaczenia swojego tatuażu. Ważna jest dla nich symbolika, ponieważ ma ona pełnić konkretną funkcję. Tylko 29%. Natomiast 63% respondentów tatuuje sobie to, co im się aktualnie podoba. Wybrany motyw ma po prostu ładnie wyglądać. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że większość kobiet ma brudnopis na sobie i nie ma zielonego pojęcia, co sobie wytatuowało, nie ma gustu ani zmysłu, po prostu im się coś podoba i dany tatuaż nie reprezentuje sobą niczego, nie ma żadnego zastosowania, żadnego odzwierciedlenia w historii, nic ważnego dla niej on nie znaczy, jest tylko i wyłącznie brudnopisem?
najwidoczni w 63% kobiet. Tak właśnie jest. Kobieto puchumarny, nie irytuj się, że to powiedziałem, nie irytuj się, że to usłyszałaś, bo nie jest to moje prywatne zdanie. Jest to wynik metaanalizy Men and Things, Women and People, która traktuje o przeróżnych preferencjach naszych wszystkich obu płci. Ale wracając jeszcze do przeglądu kosmetologii estetycznej, chciałbym zacytować dalszą część tego badania, bo jest szalenie interesująca. Chcąc ustalić, jakie społeczno-kulturowe funkcje pełni aktualnie tatuaż, zapytano respondentów o powody, dla których poddali się zabiegowi tatuowania. Uzyskane wyniki wskazują, że dla połowy badanych głównym powodem była chęć poprawienia i uatrakcyjnienia wyglądu. 40% badanych przez tatuaż chciało wyrazić swoją oryginalność. 39% osób wykonało tatuaż, ponieważ interesuje ich zjawisko tatuowania. 28% osób chciało wyrazić przez tatuaż swoje emocje. Po przedstawieniu tych danych i rozwinięciu całego zagadnienia zdajesz sobie teraz sprawę, co symbolizują tatuaże na ciałach kobiet. W ponad 60% przypadków symbolizują absolutnie nic. Na sam koniec smaczek. Jeżeli spotkałeś się kiedykolwiek z tatuażem motyla bądź cykady na ciele kobiety, to bardzo interesujące będzie dla ciebie, co tak właściwie to oznacza. Otóż motyle mają dziwny okres rozwojowy, jeżeli chodzi o larwę i przepoczwarzenie się, a po osiągnięciu swojej dojrzałej formy żyją przez kilka tygodni, czasami przez zimowanie kilka miesięcy. Czyli mamy okres wegetacji, dojrzewania, gąsienicy, przepoczwarzenia, a na samym końcu formę właściwą, krótkie życie i śmierć. Cykady natomiast przez kilkanaście lat osiągają swoją formę właściwą i żyją przez niecałe 30 dni, są bardzo łatwym kąskiem dla wszystkich ptaków i najzwyczajniej umierają. Są nieszkodliwe, nie są pasożytami, po prostu są. Ładny widok dla ludzkiego oka, nic więcej. Dlaczego ci o tym mówię? A otóż dlatego, że empirycznie z własnego doświadczenia, ale również zachęcam ciebie, abyś sam to sprawdził w terenie, tatuaże te noszone są przez córki samotnych matek, które z ojcem biologicznym nie mają zbyt dobrego kontaktu, bądź najzwyczajniej go nie znają. Co to oznacza? Tak jak powiedziałem ci na podstawie badań z przeglądu kosmetologii estetycznej, ludzie robią sobie tatuaże pod wpływem emocji, bądź najzwyczajniej coś im się podoba. Czy ciężki okres dojrzewania, przeistoczenia się w coś pięknego jest warty uwiecznienia na własnym ciele? Kiedyś było mi źle, kiedyś robiłam błędy, ludzie mnie nie szanowali, czułam się jak robak, byłam brzydka, ale teraz jestem kobieta motyl i wszystko co dobre czeka mnie teraz, tu, już, przez najbliższe kilka miesięcy. Jest to bezpośrednia symbolika odniesienia się do okresu demo, bo wewnątrz dalej jest pluskwa albo zwykła gąsienica.